Wielkie brawa dla naszych artystek Zuzanna Całka, Monika Kuczera. Dziękujemy bardzo. Zainaugurowały dzisiejszą uroczystość utworem Ignacego Jana Paderewskiego. Agnieszka Oszczyk, kłaniam się Państwu i dodam tylko, że to jest utwór bardzo ważny i nieprzypadkowy. Utwór naszego narodowego kompozytora nie tylko dlatego, że była to ostatnia jego kompozycja, ale przede wszystkim ze względu na treść i ideę, jaka przyświecała jednemu z ojców naszej niepodległości. Kompozytor, pisząc tę pieśń, dedykował ją Armii Polskiej. To miał być hymn oddziałów Armii Polskiej złożonej z ochotników amerykańskich polskiego pochodzenia, armii, o której powstanie tak przecież zabiegał Ignacy Jan Paderewski. Ta pieśń w naturalny sposób nawiązuje do tematyki dzisiejszego spotkania. To wernisaż wystawy pod hasłem Ramię krzep, ojczyźnie służ. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Ta ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i nie mogłaby się odbyć, gdyby nie ten cenny dar, który przyjechał do Polski zza oceanu, gdyby nie cenny dar właśnie od przedstawicieli Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Jest częścią większego projektu Instytutu Pamięci Narodowej, projektu Archiwum Pełne Pamięci. To projekt, który właśnie ma ocalić od zapomnienia takie cenne dokumenty, wspomnienia, ludzkie historie. Ważne nie tylko, jeżeli chodzi o fakty historyczne, ale także z punktu widzenia naszej narodowej tożsamości. A cel, jaki przyświecał organizatorom tej wystawy, to dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i pokazanie historii najbardziej zasłużonej organizacji polonijnej w USA, jednej z najbardziej zasłużonych. Szanowni Państwo, warto dodać, że rok 2022 jest ważny pod względem różnych jubileuszy. To wspomniana 135. rocznica założenia pierwszego gniazda sokolego w Chicago. To również 70. rocznica śmierci doktora Teofila Antoniego Starzyńskiego, wieloletniego prezesa tej organizacji. Dodam, że piętro wyżej są pamiątki właśnie związane z prezesem Starzyńskim, między innymi list Ignacego Jana Paderewskiego skierowany do Teofila Starzyńskiego. To również 60 lat od powołania funduszu stypendialnego jego imienia.
A także jeszcze jedna rocznica, 65. rocznica śmierci Marii Korpanty-Kowalskiej, wiceprezeski Sokolstwa, która pełniła tę funkcję przez ponad 3 dekady. Dodajmy jeszcze jedną rocznicę, 155. rocznica ruchu Sokolego, który mimo przeciwności losu w Polsce cały czas istnieje i działa, Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół. Szanowni Państwo, to wydarzenie nie mogłoby się pewnie odbyć w tym miejscu, gdyby nie gościnność Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce. Ten owoc współpracy pomiędzy tymże muzeum a Instytutem Pamięci Narodowej będą mieli Państwo dzisiaj okazję podziwiać, oglądać autorskie oprowadzanie tej wystawy przed nami, ale już teraz poproszę o zabranie głosu gospodynię miejsca, panią dyrektor Iwonę Stefaniak, która także powita osobiście wszystkich gości. Szanowna Pani Prezes Trybunału, Panie Prezesie, Pani Starosto, Szanowni Goście. To zaszczyt móc powitać Państwa w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce, Instytucji Kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki. W imieniu nas wszystkich pragnę powitać Pana doktora Karola Nawrockiego, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pana Timothy'ego Kuźmę, prezesa Polish Falcons of America. Który przybył do nas z grupą 11 członków stowarzyszenia, których bardzo serdecznie przywitajmy. Miło mi powitać panią Julię Przyłębską, prezesa Trybunału Konstytucyjnego wraz z współpracownikami. Witam pana Łukasza Kudlickiego, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej. Pana Sławomira Adamca, dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Witam profesora Tadeusza Wolsze, przewodniczącego Kolegium IPN. Miło mi powitać pana doktora Mateusza Szpytmę, wiceprezesa IPN. Witam profesora Jana Żaryna, dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Są z nami przedstawiciele władz samorządowych, powiatu grójeckiego, organizatora naszego muzeum, a także miasta Warki. Witam wicestarostę panią Jolantę Sitarek i sekretarza Urzędu Miasta panią Karolinę Sałyga. Miło mi powitać pana profesora Andrzeja Przyłębskiego, byłego ambasadora w Niemczech. Witam pana Damiana Małeckiego, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz jego zastępcę, pana Grzegorza Bielca. Witam również panią Aurelię Michałowską, mazowiecką kurator oświaty. Witam pana Andrzeja Melaka, prezesa Komitetu Katyńskiego. Pana Sławomira Majchera, dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki, muzeum, które wypożyczyło zbiory też na tą ekspozycję. Witam panią Ewę Świder-Grobelną, projektantkę wystawy wraz z całym zespołem realizatorów. Szanowni Państwo, witam przedstawicieli wszystkich instytucji rządowych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, przedstawicieli mazowieckich muzeów, Polskiego Radia, dyrektorów szkół z naszego terenu, tutaj z Warki, przedstawicieli mediów, pracowników IPN, pracowników naszego muzeum oraz wszystkich przybyłych gości. Drodzy Państwo, dzięki możliwościom, jakie daje internet, pragnę powitać wszystkich, którzy oglądają nas w ramach streamingu dzisiejszego wydarzenia poprzez kanał IPN TV. Drodzy goście,
Cieszymy się, że w tak wspaniałym gronie możemy dziś otworzyć wystawę o polskich emigrantach, którzy 135 lat temu założyli Ruch Sokoły na amerykańskiej ziemi. Ruch Sokoli na amerykańskiej ziemi. Jesteśmy w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego nieprzypadkowo. Przed 55 laty, dzięki staraniom Polonii Amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej, powstało w Wareckich Winiarach, w domu rodzinnym Kazimierza Pułaskiego, pierwsze w Polsce muzeum poświęcone polskiej emigracji. Patronuje mu po dziś dzień Kazimierz Pułaski, polsko-amerykański bohater. Ideały, którym był tak wierny młody Pułaski, są bardzo bliskie zarówno założycielom, jak i działaczom Sokołów Polskich. Dlatego z wielkim entuzjazmem śledziliśmy najpierw przekazywany dar z Pittsburgha do Instytutu Pamięci Narodowej, a następnie również z wielką satysfakcją podjęliśmy współpracę w celu wyeksponowania tak cennych artefaktów, aby także pomóc przybliżać dzieje sokolstwa polskiego szerszemu gronu odbiorców. Dziękuję panu prezesowi, doktorowi Karolowi Nawrockiemu i pani dyrektor Archiwum IPN Marzenie Kruk za obdarzenie nas wielkim zaufaniem. Życzę wszystkim państwu, wszystkim gościom, a także zwiedzającym, którzy przyjdą na naszą wystawę, samych dobrych wrażeń i wielu pozytywnych, wzruszających emocji. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. O randze dzisiejszego spotkania i przedsięwzięcia świadczy honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Mamy także listy wysłane specjalnie na tę okazję do organizatorów przez najważniejsze osoby w państwie. Jest list od marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek, która, jak wiemy, bardzo wspiera jak najściślejszą współpracę z organizacjami polonijnymi. O odczytanie listu poproszę doradcę pani marszałek, a także przewodniczącego Kolegium IPN, pana profesora Tadeusza Wolsze. Szanowni państwo, obowiązki służbowe, posiedzenie Sejmu, które aktualnie jest w toku, nie pozwoliły przyjechać osobiście pani marszałek, ale jak pani już tutaj zauważyła, pani marszałek darzy ogromną sympatią wszystkie inicjatywy niepodległościowe i patriotyczne. Zresztą sama jest historykiem. Miałem tą przyjemność, że studiowaliśmy razem z panią marszałek Elżbietą Witek na tej samej uczelni, w tym samym czasie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani marszałek zaadresowała przesłanie do państwa, do organizatorów tej pięknej uroczystości oraz do wszystkich uczestników i gości list. Uczestnicy i organizatorzy uczestnego otwarcia wystawy Ramię Krzep, Ojczyźnie Służ. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Szanowni państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczyste otwarcie wystawy Ramię Krzep, Ojczyźnie Służ, 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Cieszę się, że w Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce prezentowana będzie ekspozycja, dzięki której utrwalona zostanie pamięć o jednej z najstarszych polonijnych organizacji w Stanach Zjednoczonych. Jestem przekonana, że bezcenny i unikatowy zbiór przedstawiający historię amerykańskiego Związku Sokolstwa Polskiego nie tylko przybliżać będzie szczegóły ponad stuletniej działalności tej organizacji, lecz także pozwoli zrozumieć postawy Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, dla których Polska była zawsze najważniejsza. Należy w tym miejscu podkreślić, że wiedza o wysiłku Polonii, która emigrując za ocean nigdy nie przestała myśleć o ojczyźnie, z pewnością zasługuje na upowszechnienie w naszym kraju. Ruch Sokolstwa wywodzący się z Lwowskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół łączył sprawność i aktywność fizyczną z wychowaniem patriotycznym i formowaniem silnego charakteru. Przyczyniał się do rozszerzenia i umacniania świadomości narodowej oraz dążeń niepodległościowych, także wśród Polonii amerykańskiej. Bez wątpienia jego działalność była jednym z ważnych źródeł tego wielkiego sukcesu,
który przyniósł naszemu narodowi rok 1918. Również w następnych latach Sokolstwo w Ameryce kontynuowało służbę ojczyźnie, formując kolejne generacje w duchu najpiękniejszych wartości leżących u podstaw tej organizacji. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wyjątkowej wystawy, przybliżającej piękną kartę polonijnych dziejów, ważną dla naszej narodowej pamięci i tożsamości. Jestem przekonana, że prezentowana w Warce ekspozycja będzie dla wszystkich oglądających wyjątkowo cenną lekcją patriotyzmu i historii. Z poważaniem, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy, panie profesorze. Jest także list od wicepremiera, ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. O odczytanie poproszę szefa gabinetu politycznego, ministra pana Łukasza Kudlickiego. Zapraszam. Szanowna pani prezes, szanowny panie prezesie, wszyscy zebrani, gospodarze, goście, a przede wszystkim mili goście z Ameryki. Jak to było powiedziane, mam zaszczyt i wielką przyjemność odczytać list, który na dzisiejszą uroczystość skierował pan Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów. Szanowni państwo, Sokolstwo Polskie w Ameryce jest szczególnym ruchem społecznym, który od 135 lat łączy wspaniałe idee rozwoju kultury fizycznej oraz pielęgnowania narodowej tożsamości i patriotycznych postaw wśród naszej Polonii. Od początku swojej działalności Sokolstwo stawiało sobie za cel wsparcie wysiłków na rzecz wolności i suwerenności Polski. Tysiące członków tej organizacji zasiliło szeregi Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, by walczyć o odzyskanie, a następnie utrzymanie niepodległości swojej ojczyzny. Do dziś organizacja ta jest ważnym miejscem kultywowania polskich tradycji i krzewienia patriotyzmu wśród Polaków w Ameryce. Gratuluję pomysłodawcom i organizatorom prezentowanej w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce wystawy Ramię Krzep – Ojczyźnie służ, 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Gratuluję inicjatywy przybliżenia polskiej publiczności historii, zasług i ideałów przyświecających tej wyjątkowej polonijnej organizacji. Wszystkim odwiedzającym warecką wystawę życzę niezapomnianych wrażeń i dziękuję za zainteresowanie tym szczególnym aspektem naszej historii, jakim jest działalność Sokolstwa Polskiego. Na przestrzeni dziesięcioleci tego typu organizacje polonijne umacniały więzi Polonii z ojczyzną i walnie przyczyniły się do szczególnego i silnego partnerstwa, jakie łączy dziś Polskę i Stany Zjednoczone. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czas jeszcze na list od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego. O odczytanie poproszę pana Mariusza Żuławnika, zastępcę dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowna pani prezes, szanowny panie prezesie, szanowna pani dyrektor, zebrani goście. Z wielką satysfakcją przyjąłem informację o wystawie poświęconej historii Sokolstwa Polskiego w Ameryce, organizacji założonej przez polskich emigrantów 135 lat temu, wciąż mało znanej w Polsce, a tak bardzo zasłużonej dla naszej ojczyzny. To przecież polskie sokolstwo nigdy nie opuściło Polaków w potrzebie, wspierając rodaków zarówno w pierwszej, jak i w II wojnie światowej. Nauka języka polskiego, edukacja młodego pokolenia emigrantów, kultywowanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie polskich tradycji, pomoc rzeczowa, ale także wojskowa i finansowa, to nieoszacowane dobro. Wsparcie Armii Polskiej we Francji przez ochotników Sokolstwa ze Stanów Zjednoczonych i Kanady pozwoliło formować nowe oddziały do walki z Niemcami. Te wybitne zasługi dla odradzającego się po latach niewoli kraju nie są powszechnie znane, szczególnie młodemu pokoleniu. Dlatego tak cenny jest dar Związku Sokolstwa Polskiego z Pittsburgha w USA, który trafił do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w 2019 roku oraz inicjatywa przybliżenia go publiczności w Polsce.
Opracowanie zbiorów przez historyków, udostępnienie zwiedzającym na organizowanej wystawie, edukacja wokół tego projektu przyczynią się z pewnością do lepszego poznania dziejów Sokolstwa Polskiego w Ameryce i ich działań na rzecz Polski. Cieszy współpraca Instytutu Pamięci Narodowej z Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce, instytucją kultury współprowadzoną i współfinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która od 55 lat przypomina publiczności o polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Na ręce pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i pani dyrektor Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego składam serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim inicjatorom, autorom, realizatorom i organizatorom wystawy Ramię Krzep Ojczyźnie Służ w 135. rocznicę powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Niech ta wystawa dziś otwierana zainteresuje szerokie grono odbiorców, a piękne ideały służenia codziennymi czynami ojczyźnie, które przyświecały wielu polskim emigrantom, przyczynią się, zaczynając od Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki przez Ignacego Jana Paderewskiego do polskich sokołów, będą wzorem dla młodego pokolenia Polaków. Podpisał Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Warszawa, dnia 16 września 2022 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie dyrektorze, dziękujemy również za listy skierowane od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz listy z gratulacjami i pozdrowieniami od marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika. Te listy również zostały przekazane na ręce organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Padło tutaj sformułowanie młode pokolenie. No to czas na utwór, który już za chwilę zabrzmi i nazwisko, które też jest związane z rokiem 2022 i z ważną rocznicą. Chodzi o Marię Konopnicką i 180-lecie urodzin tej twórczyni. Nie tylko pisarka, ale także działaczka patriotyczna, która, jak wiedzą historycy i przypominają, sympatyzowała z ruchem sokolim kształtującym się w Galicji, ale także jest zasłużoną postacią w historii sokolstwa amerykańskiego i stała się jego honorową członkinią, a z okazji 15-lecia powstania Gniazda nr 7 w Nowym Jorku napisała wiersz Pieśń Sokołów Polskich w Ameryce. I miło ogłosić, że ten wiersz już teraz wyrecytuje Weronika Mućka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego imienia Piotra Wysockiego w Warce. Rozwińmy skrzydła, bracia sokoły, niech pęd nasz w słońce uderzy. Ponad cudzemi grody i sioły wzlećmy do Polski macierzy. Ogromne od niej dzieli nas morze, ogromne lądy, rzeki, lecz tam zabłysły dni naszych zorze. Tam dom ojczysty, daleki. Zeszły nam lata w trudzie, w pracy, zeszły nam lata w tęsknicy. Dzisiaj my silni, wolni ptacy, drogiej śpiewajmy ziemicy. Jej bohatery, jej sławne boje, niechaj rozżarzą nam ducha, niechaj otworzą serca podwoje pieśnią, co w płomień wybucha. Wszak i ty, ziemio, coś nam gościną, stawiasz jej sławie ołtarze. Wszak tu kościuszki czyny nie zginą. Czas płaskiego nie zmarzę. Weronika Mućka, bardzo dziękujemy za tę piękną, z serca płynącą interpretację wiersza Marii Konopnickiej. Te profetyczne słowa autorki tego tekstu nabrały chyba jeszcze większego znaczenia w świetle właśnie późniejszego zaangażowania amerykańskiego sokolstwa w czyn zbrojny podczas I wojny światowej. My przypominamy, że ta dzisiejsza wystawa i ta historia jest częścią większego projektu Archiwum Pełne Pamięci, a pan prezes Karol Nawrocki, który inicjował ostatnio kolejny etap tego projektu, mówił, że archiwum
siwą właśnie to słowo i to miejsce w instytucie jest bardzo ważne, a raczej ludzie, którzy je tworzą, mówiąc, że archiwum jest sercem tej instytucji, jest krwiobiegiem, który tak naprawdę napędza do działania wszystkich, bo bez archiwum nie byłoby nauki, nie byłoby wydawnictw edukacyjnych, nie byłoby opowiadania o historii. Dlatego teraz proszę o zabranie głosu prezesa IPN doktora Karola Nawrockiego. Droga pani prezes, szanowna pani dyrektor, panowie ministrowie, drodzy państwo z Ameryki, bardzo cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami w Warce. Warka, drodzy państwo, jest miejscem, które ma szereg pięknych, historycznych kontekstów, sięgających nawet XVII wieku przecież, bo to w 1656 roku tutaj polska piękna i silna jazda rozbiła wojska szwedzkie. Ma też kontekst Kazimierza Pułaskiego, a więc osoby, której poświęcono to piękne muzeum, pani dyrektor, konfederata Barskiego, jednego z najwybitniejszych polskich generałów XVIII wieku, ale też bohatera niepodległości Stanów Zjednoczonych. I bardzo się cieszę, że za sprawą udanej współpracy z panem prezesem i panią dyrektor Instytut Pamięci Narodowej może ten piękny, historyczny kontekst Warki poszerzyć o wspomnienie polskiego sokolstwa, o wspomnienie ciężkiej pracy dla Polski daleko za oceanem. I gdy przyglądałem się, drodzy państwo, dekalogowi sokolstwa polskiego, to szczególnie zwraca uwagę to, że troska o pamięć, pielęgnowanie historii, pielęgnowanie ojczystego polskiego języka łączy się z fizyczną tężyzną. Stąd też, gdy przyszła pierwsza wojna światowa, a sokołowie zostali fundamentem właściwie rodzącej się armii generała Józefa Hallera, która biła się o polskie granice, to wiedzieli przede wszystkim, o co się biją i dlaczego się biją, bo kochają Polskę, mają pamięć w swoim sercu i Polskę noszą w sercu, ale też bić się potrafili, bo jak widzieliśmy na zdjęciach, trenowali i byli gotowi do tego, aby nieść broń i bić się o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą. Drodzy państwo, i gdy dziś w takiej Polsce żyjemy, w Polsce wolnej, suwerennej, niepodległej i demokratycznej, możemy cieszyć się naszym wolnym państwem, to myślę sobie, że pamięć narodowa, jestem przekonany, i trwanie narodu polskiego bez państwa w XIX wieku, w wieku XX, gdy Polska była pod zaborami i gdy zmagała się z dwoma przerażającymi systemami totalitarnymi, niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem, pokazała, że właściwie jesteśmy narodem, którego pragnienia wolności, wielkiego genotypu wolności po prostu zabić się nie uda. Bo naród to, drodzy państwo, nie tylko my dzisiaj w granicach państwa polskiego, to także nasi przyjaciele spoza granic państwa polskiego, Polacy poza granicami, ale co jest większym dla nas wszystkich zadaniem. Naród to ci, którzy byli przed nami, ale też ci, którzy przyjdą po nas. I dla tych, którzy przyjdą po nas, przygotowujemy takie projekty. Bardzo dziękuję panu prezesowi za ogromne zaufanie, jakim obdarzył Instytut Pamięci Narodowej, przekazując 2 tony, choć nie o tonaż tu chodzi, a o wartość tych dokumentów, 2 tony spuścizny sokolstwa polskiego. A pani dyrektor Marzenie Kruk, chciałem podziękować, że nie zamknęła tego w naszym wspaniałym archiwum, gdzie mamy 93 kilometry akt, ale dzielimy się tym nabytkiem z państwem i Instytut Pamięci Narodowej stoi na straży pamięci o dumnym, pięknym polskim narodzie. Dziękuję pięknie. Dziękujemy panie prezesie. Czas na głos od naszych gości. O zabranie głosu proszę prezesa Polish Falcons of America, pana Timotiego Kuzmę. Mr. Kuzma, welcome to Warka. The floor is yours. Witamy pana Kuzmę, pana prezesa i przekazujemy mu głos. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim gościom, przyjacielom polskich Sokolstwa Polskiego. To wielki zaszczyt być tutaj na otwarciu w tej bajecznej wystawy upamiętniającej 135. rocznicę założenia Sokolstwa Polskiego w Ameryce. W imieniu wszystkich członków Rady Dyrektorów Zarządu Głównego i Rady Dyrektorów oraz Zarządu
Zarządu Głównego Sokolstwa Polskiego w Pittsburghu, pragnę wyrazić szczerą wdzięczność Instytutowi Pamięci Narodowej za tę wyjątkową wystawę przedstawiającą naszą niezwykłą historię. Dziękuję również Muzeum w Warce za wspaniałą gościnność i przedstawienie naszej historii. W tym roku Sokolstwo Polskie obchodzi 135. rocznicę założenia organizacji w Stanach Zjednoczonych. Są także inne znamienne rocznice. To właśnie 12 czerwca 1887 roku grupa młodych mężczyzn pod przewodnictwem Feliksa Pietrowicza spotkała się w sali w Chicago, Illinois, aby założyć pierwsze polskie gniazdo sokołów w Stanach Zjednoczonych. Ruch sokołów powstał w Europie Wschodniej w połowie XIX wieku i rozpoczął się w Lwowie w 1867 roku. 20 lat później został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych przez Rucha Pietrowicza. W moim dzisiejszym wystąpieniu nie zamierzam wydawać się w szczegółową historię, bo o tym jest dzisiaj ta wystawa. Od tego czasu Sokolstwo Polskie wyrosło na jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji polonijnych. Obecnie liczy około 20 tysięcy członków, którzy należą do 60 indywidualnych gniazda. Te znajdują się w 11 różnych stanach USA. Gniazda podzielone są na 8 okręgów. Dzisiaj jest ze mną 10 członków, którzy pochodzą z gniazd Pensylwanii, Connecticut i Missouri. Ta wystawa, która jest dzisiaj otwierana w pięknym Muzeum Płaskiego w Warce, jest niesamowita i chciałbym, żeby każdy członek Sokolstwa Polskiego mógł być dzisiaj ze mną tutaj, aby być częścią tego niesamowitego wydarzenia. Trudno mi wyrazić moje wzruszenie, gdy obserwuję eksponaty, widzę naszą historię zaprezentowaną w tak piękny sposób, z głębi mojego serca. A także z głębi serc wszystkich członków Sokolstwa Polskiego, tych, którzy odeszli przed nami. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej wystawy. Dziękuję. Dziękuję prezesowi IPN Karolowi Nawrockiemu i dyrektorowi, pani dyrektor Muzeum Iwonie Stefaniak i wszystkim pracownikom za całe wysiłki i pracę, którą włożyli Państwo w ten projekt. Szczególne podziękowania kieruję do pani Marzeny Kruk, dyrektor Archiwum IPN, za wszystko, co zrobiła dla mnie i dla polskich sokołów, odkąd poznaliśmy się prawie 4 lata temu. To nie byłoby możliwe bez jej wizji i ciężkiej pracy. Również przyjechała do Pittsburgha w lipcu tego roku, aby uczestniczyć w naszej specjalnej konwencji i obchodach naszego jubileuszu. Dziękuję, Marzeno. Pozwólcie, że opowiem trochę o tym, jak zaczęła się ta relacja między polskimi sokołami a IPN-em. Jesienią 2017 roku byłem w Nowym Jorku, gdzie odwiedzałem siedzibę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Będąc tam, ich historyk i archiwista dr Teofil Lachowicz i jego asystentka Sylwia Soley opowiedzieli mi o pracy, jaką IPN wykonywał wspólnie z weteranami w zakresie ich historycznego archiwum. Zasugerowali mi, bym skontaktował się z panią Marzeną Kruk z IPN i sprawdził, czy nie byliby zainteresowani podobną pracą dla nas. Wiedzieliśmy, że nasze archiwa nie są odpowiednio przechowywane, że musimy zrobić coś, aby ta historia nie została utracona. Nawiązałem kontakt z Marzeną, a ona i jej asystentka zgodziły się odwiedzić naszą siedzibę w Pittsburghu, aby zobaczyć, co mamy. Początkowo, kiedy rozmawialiśmy, Marzena chyba nie oczekiwała zbyt wiele. Powiedziała, że może wykonają tę pracę w ciągu kilku lat. No wiadomo, budżet, czas, środki. Ale to szybko się zmieniło, gdy Marzena przyjechała do Pittsburgha i zobaczyła, co mieliśmy do zaoferowania. Właśnie na początku 2018 roku Marzena przyjechała do Pittsburgha i szybko zorientowała się, jakie skarby przechowywaliśmy w piwnicy.
Cały ton naszej dyskusji szybko się zmienił i Marzena powiedziała, że IPN chce dostać ten materiał natychmiast. Od razu dostrzegli wartość tego, co mieliśmy i znaczenie materiału dla historii Polski. W Sokolstwie Polskim wiedzieliśmy, że to jest jedyna taka okazja w życiu. Nie mieliśmy środków, aby odpowiednio przeszukać, katalogować, cyfryzować i co najważniejsze, zachować tę historię. Uznaliśmy, że IPN jest najlepszą i jedyną organizacją, która może wykonać tę pracę. Z radością przekazaliśmy to archiwum IPN-owi, wiedząc, że zostanie ono zachowane nie tylko dla naszych dzisiejszych członków, ale także dla kolejnych pokoleń członków, którzy jeszcze się nie narodzili. Pozwolę sobie podać jeden przykład materiału i jego osobisty związek ze mną. I zaraz zobaczą to Państwo na wystawie. Kiedy zostałem zatrudniony przez Sokolstwo Polskie w Ameryce w 1985 roku, rozpoczęłam moją karierę jako redaktor Sokolstwa Polskiego, oficjalnej publikacji w tej organizacji. Służyłem w tej roli przez 11 lat. Pierwsza publikacja Sokoła Polskiego została wydrukowana we wrześniu 1996 roku. Także każdy egzemplarz publikacji został oprawiony, ale niestety te egzemplarze szybko ulegały zniszczeniu. Trzeba było je jakoś zachować. W przeciwnym razie ta bogata historia przepadłaby na zawsze. Dla mnie osobiście było ważne, aby te gazety zostały zachowane na zawsze. Byłem to winien poprzednim redaktorom, pisarzom, współpracownikom i czytelnikom. Dziwne jednak, że kiedy nadszedł czas, by umieścić to pierwszą publikację z września 1986 roku w pudełku, by przekazać IPN-owi, prawie że nie chciałem się rozstać z tą publikacją, bo była dla mnie tak strasznie ważna osobiście. Ale ponieważ przeglądaliśmy pozostałe materiały, mieliśmy poczucie takiego głębokiego smutku. Polały się łzy, ale wiedzieliśmy, że robimy, co należy. W czerwcu 2018 roku podpisaliśmy umowę o przekazaniu archiwum do IPN. Ale nie zrobiliśmy tego po prostu w Pittsburghu czy w Warszawie. Umowa została podpisana nad jeziorem w Kanadzie, przy Niagara Falls, w moim miasteczku na północ od wody spadu Niagara, gdzie mieszkały tysiące młodych polskich Amerykanów, którzy zgłosili się na ochotnika do Armii Polskiej, by walczyć w pierwszej wojnie światowej o niepodległość Polski. Mężczyźni zostali zainspirowani do wstąpienia w dużej mierze dzięki Ignacemu Paderewskiemu. I Paderewski wezwał do utworzenia polskiej armii. Rozpoczęto rekrutację i wkrótce rozpoczęło się szkolenie w Niagara on the Lake. Jednakże, jakże trafne było podpisanie tej historycznej umowy w takim właśnie otoczeniu, gdzie szkolili się ci młodzi mężczyźni. Jesienią zespół czterech pracowników IPN przybył do Pittsburgha na 4 tygodnie, aby posortować archiwum, wybrać przedmioty i spakować je na długą podróż do Polski w celu przechowania. Spotkaliśmy się codziennie i wiedziałem, że nie będę zakładał moich czystych białych koszul, ponieważ będę poświęcał godziny na przeglądaniu zakurzonych pudeł z listami, zdjęciami, dokumentami i fizycznymi artefaktami. Ale praca została zakończona i 9 palet z materiałami, 2 tony materiałów zostało wysłanych do Polski. W tym roku przypada nie tylko 135. rocznica naszego powstania w USA, ale także kilka innych znaczących rocznic. Po pierwsze, jest to 70. rocznica śmierci największego prezesa Sokołów, doktora Teofila Starzyńskiego. Pełnił on funkcję przewodniczącego od 1912 do 1918 i ponownie od 1924 do 1952. Zmarł w wieku 73 lat. Doktor Starzyński był odpowiedzialny za sprowadzenie organizacji do Pittsburgha i rozwiązanie problemu podziału organizacji, który zagrażał jej istnieniu. Był głównym inicjatorem utworzenia
stworzenia Armii Polskiej w czasie I wojny światowej. Służył na wojnie, a po powrocie przekształcił Sokolstwo Polskie w organizację, którą stało się dzisiaj, czyli Stowarzyszenie Pożytku Publicznego. W 1944 roku dr Starzyński przyczynił się również do powstania Kongresu Polonii Amerykańskiej, organizacji zrzeszającej organizacje polonijne w Stanach Zjednoczonych. W ciągu tych 135 lat mieliśmy wybitnych prezesów Sokołów, ale żaden nie równał jego osiągnięciom. 10 lat po jego śmierci został stworzony program stypendialny, by pomóc młodym członkom w osiągnięciu ich celów. Program jest w pełni wspierany przez darowiznę członków, a skorzystały już z niego tysiące młodych osób. Kobiety zawsze odgrywały ważną rolę w polskich Sokołach. Podobnie jak w wielu innych organizacjach w tamtych czasach, kobiety nie były mile widziane jako pełnoprawne członkinie. Sokolstwo Polskie było innego zdania. Nigdy nie był to klub mężczyzn. W tym roku przypada 65. rocznica śmierci Marii Korpanty, czołowej działaczki, która rozpoczęła swoją karierę w polskich Sokołach w wieku 18 lat, kiedy to została wybrana na krajową dyrektorkę wychowania fizycznego. W 1925 roku została wybrana na wiceprezesa krajowego i pełniła tę funkcję przez 32 lata, aż do śmierci w 1957 roku w wieku 60 lat. Maria Korpanty była odważną propagatorką organizacji. Pełniła funkcję prezesa przez kilka miesięcy po śmierci doktora Starzyńskiego. Jest uosobieniem pracowitej, niestruconej pomotorki i oddanej członkini i oficerki Sokolstwa Polskiego. Dziś, jak wiele organizacji społecznych w Stanach Zjednoczonych, Sokoły Polskie stają przed wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim staramy się wymyślić, jak możemy sprawić, by ta bogata historia była aktualna dla nowych pokoleń Polonii Amerykańskiej. Ta praca nie będzie łatwa, ale nasza organizacja wielokrotnie stawiała czoła przeciwnościom i za każdym razem pokonywaliśmy wyzwania, dostosowaliśmy się, wyznaczyliśmy nowe kierunki i stawaliśmy się coraz silniejsi. Zrobiliśmy to już wcześniej i zrobimy to ponownie. Ta cecha, którą dzielimy jako Polacy, surowa determinacja, dążenie, to, że nie damy się pokonać, zwyciężymy. Polska jest dziś świetnym przykładem niepodległego, wolnego narodu. Jest liderem gospodarczym, pod względem gospodarczym i wojskowym w Europie. A od lutego Polska i jej naród pokazali światu, co to znaczy być prawdziwym, wielkim humanitarnym narodem, przyjmując miliony ukraińskich uchodźców. Historycy będą spoglądać wstecz na tę epokę i podziwiać bezprecedensowe udzielanie pomocy przez jeden naród drugiemu. Polskie Sokolstwo podziela tę tradycję. Duża część naszej misji dzisiaj polega na pomocy innym, naszym członkom i na wspieraniu społeczności, w których żyją członkowie. Sokolstwo Polskie zostało założone w Polsce i sprowadzone do Stanów Zjednoczonych przez mężczyzn i kobiety, którzy wierzyli w zasady w zdrowym ciele, zdrowy duch, wierzyli w lepszą naturę człowieka. Pomogli odegrać rolę w walce Polski o wolność i przywrócenie Polski jako wolnego narodu po ponad 100 latach ucisku. Dzisiaj jestem zaszczycony, że mogę być ponownie w Polsce, miejscu narodzin naszej organizacji, gdzie zbieramy się, by otworzyć tę wystawę, aby uczcić dziedzictwo Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Tysiące osób przybyło tu przede mną, wielu wspaniałych, budzących respekt przywódców, mężczyzn i kobiet. Dziękuję bardzo IPN-owi, Muzeum Płaskiego i wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia. Jak widać, na podstawie dzisiejszej wystawy historia Sokolstwa Polskiego jest wspaniała, pełna wielkich postaci, odwagi, poświęcenia i ponadczasowego dziedzictwa. Będziemy Wam dozgodnie wdzięczni za podtrzymanie naszej historii przy życiu dla wielu kolejnych pokoleń. Dziękuję bardzo. Czołem. Timothy Kuzma, bardzo dziękujemy. A teraz pozwolę sobie oddać głos kuratorce tej wystawy, która czuwa nie tylko nad przebiegiem dzisiejszej uroczystości, ale także miała pieczę nad całym procesem przygotowania tejże wystawy. Pani dyrektor, wspominana już wielokrotnie dzisiaj, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Marzena Kruk. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za te brawa, jeszcze zupełnie nie zasłużyłam. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że widzę tutaj tak wiele osób, że wszyscy Państwo zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie i dzisiaj tutaj z nami jesteście. Szanowni Państwo, to wyjątkowy dzień dla Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, że dla Instytutu Pamięci Narodowej przede wszystkim też. Tak wiele już padło tutaj słów i o naszym projekcie Archiwum Pełne Pamięci i o historii przekazania kolekcji archiwum, muzeum, można by też powiedzieć, Sokolstwa Polskiego w Ameryce, że nie będę tego powtarzać. Chciałabym tylko podziękować raz jeszcze Timotiemu, wszystkim członkom Sokolstwa Polskiego w Ameryce, The Polish Falcons of America, za to ogromne zaufanie. Mówił już o tym pan prezes dr Karol Nawrocki. Naprawdę jesteśmy zaszczyceni. To dla nas nie tylko piękny dar i nie tylko dowód Państwa zaufania, ale też wielkie zobowiązanie. I jestem pewna, że Instytut Pamięci Narodowej temu zobowiązaniu sprosta i je wypełni. I obietnice, które składaliśmy i o których też wspominał pan prezes, będziemy realizować krok po kroku, bo jeszcze wiele pracy przed nami. Te blisko 70 metrów bieżących akt, dziesiątki tysięcy fotografii, kilkadziesiąt nagrań filmowych, dźwiękowych, niektóre z początku XX wieku. Mamy fotografie, które sięgają też po wiek XIX. Nawet nie jestem w stanie oszacować wielkości zbioru, który tworzą artefakty muzealne, bo to są kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy medali, przypinek, odznaczeń, sztandarów, mundurów, osobistych przedmiotów tych wspaniałych osób, o których też już Państwo dzisiaj słyszeliście. Będziemy o te zbiory dbać, ale będziemy też, i to jest istota projektu Archiwum Pełne Pamięci, będziemy o historii Sokolstwa, o historii osób tworzących te organizacje, wartości, które realizowali na co dzień, opowiadać przez następne lata. Ale chciałam też podziękować panu prezesowi Karolowi Nawrockiemu, który zaufał archiwum, zespołowi, którym mam przyjemność kierować, że podołamy temu trudnemu wyzwaniu, bo może Państwo tego nie wiecie, ale my archiwiści na co dzień nie organizujemy wystaw, a już na pewno nie takich. Nigdy do tej pory Instytut Pamięci Narodowej tego typu wystawy stricte muzealnej nie przygotowywał. To było dla nas wielkie wyzwanie i wiem, że to zawsze jest najtrudniejsza część takich przemówień, ale mam nadzieję, Szanowni Państwo, że mi wybaczycie, bo chciałabym chociaż kilka nazwisk, które paść tutaj muszą Państwu przedstawić. Ludzi to na pewno nie będą wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego, żebyśmy za chwilę mogli zaprosić Państwa do obejrzenia tej wystawy, ale przynajmniej te kilka osób, które od wielu miesięcy, a właściwie odkąd w 2019 roku ta kolekcja do nas przypłynęła, rozpoczęły pracę. Przede wszystkim pan naczelnik Grzegorz Trzyna, który koordynował wszystkie te prace. Nie widzę pana Grzegorza. O, jest. Autorzy tekstów, które będziecie Państwo mogli przeczytać i na wystawie, i w mini katalogu, ale już teraz zapowiem jedno z kolejnych wydarzeń. Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli się Państwu pochwalić dużą publikacją, albumem opowiadającym o dziejach Sokolstwa Polskiego. Państwo się pochowali u góry, tam skromnie są pani Justyna Staroń, pan Krzysztof Pawluczuk, Szymon Czwarno, którego dzisiaj z nami nie ma, i pan Konrad Szostek, którego też nie ma. O, jest, jest pan, panie Konradzie, super. Bardzo Państwu dziękuję, gratuluję.
Szanowni Państwo, my w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej większość rzeczy, które robimy, jeśli możemy się jakimś sukcesem pochwalić, to dzięki temu, że pracujemy zespołowo. I po to, żeby te kilka osób, ale to naprawdę nie są wszyscy, mogli więcej czasu poświęcić tej kolekcji, przygotować tę wystawę, cały zespół, którym mam przyjemność kierować, wziął na siebie też inne obowiązki i chcę im za to podziękować. Ale nie byłoby tej wystawy, to też już dzisiaj tutaj padło, gdyby nie pani dyrektor Iwona Stefaniak, która pierwsza moja wizyta tutaj, pierwsza nasza rozmowa, pani dyrektor powiedziała, oczywiście, robimy to, tylko kiedy? Kiedy możemy to zrobić? Pandemia pokrzyżowała nam troszeczkę plany, ale tak miało być. Tak miało być, ta wystawa miała być w tym roku, teraz, to jest odpowiedni moment. Pan dyrektor Muzeum Sportu, który przecież, może Państwo tego nie wiecie, ale to w Muzeum Sportu i Turystyki jest fragment, bo pan dyrektor ma plany to rozbudować, jest elementem wystawy stałej, wystawa poświęcona sokolstwu polskiemu, po prostu, Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół. I kiedy pojechałam do pana dyrektora, opowiedziałam o naszych planach, zapytałam, czy pomogą, powiedział, że pomogą. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Pani dyrektor. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że będziecie, że spodoba Wam się ta wystawa. Ona nie byłaby taka, gdyby nie... Nie widzę pani Ewy, ale mam nadzieję, że jest. O, jest pani Ewa Świder-Grobelny z całym zespołem. Pani Ewa jest projektantką, autorką projektu, autorką identyfikacji wizualnej. Wiele jej pomysłów, wiele godzin pracy, wiele dyskusji, rozmów. Wcale niełatwych, szanowni państwo. Taka praca, takie wyzwanie powoduje też napięcia, ale przyświecał nam jeden cel, żeby ta wystawa była jak najlepsza i żebyśmy w jak najbardziej czytelny sposób mogli opowiedzieć o tej historii. Pani Ewo, bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Panie Jakubie, reszcie nie widzę wszystkich. Niech tajemnicą pozostanie, do której panowie pracowali dzisiaj jeszcze. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę zaprosimy Państwa do obejrzenia tej wystawy. Nie chcę za długo przemawiać. Staraliśmy się, już i tak długo mówię, wiem, tak. Staraliśmy się, aby to hasło, ramię krzep, ojczyźnie służ. Szanowni Państwo, Ruch Sokoli to nie jest wymysł polski, bo i Czesi, i tutaj w Polsce, i w Ameryce od Czechów przejęliśmy, i Słowacy, można by wymieniać. Ale my Polacy mamy to do siebie, że zawsze dodajemy swój kawałeczek. Ramię krzep. Ale służ ojczyźnie. I to jest po to. I tak było w ruchu sokolskim w Ameryce, tak było na ziemiach polskich i tak jest nadal. Te organizacje i ta Polska, bardzo się cieszę, że panowie prezesi są z nami, członkowie, dbają o pamięć, o tradycję, o historię, troszczą się o to i chcą tę historię opowiadać. Mamy wiele planów związanych z tą wystawą. Mam nadzieję, że pan prezes jeszcze raz zaufa i pozwoli pokazać tę wystawę również za oceanem. To jest wielkie marzenie jak na razie moje, ale mamy też wiele planów związanych tutaj. Będą konkursy dla młodzieży, bardzo się cieszę, że jest z nami pani kurator, będą warsztaty dla nauczycieli, po to, żeby ta historia żyła, po to, żeby tę historię opowiadać, bo tak jak mówiłam, to jest istota projektu Archiwum Pełne Pamięci, aby o ludziach, którzy często są zapomnieni, o organizacjach, które często są niedocenione, mało znane, opowiadać. I jestem pewna, że wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteście, zechcecie nam w tym pomóc. Raz jeszcze wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor, która uchyliła rąbka tajemnicy i jeszcze bardziej nas zachęciła, wzmogła tę ochotę, żeby zobaczyć tę nową ekspozycję. Ale zanim to nastąpi, zanim to autorskie oprowadzanie właśnie także przez panią dyrektor w grupach, bo to już zajawiam, że będzie się odbywało w grupach 30-osobowych, jeszcze zaprosimy nasze artystki, część artystyczna. Przed nami ponownie zabrzmi utwór Ignacego Jana Paderewskiego, tym razem Nocturne B-dur op. 16, a także chyba
jedna z najważniejszych pieśni dla całego polskiego ruchu sokolego, zarówno w ojczyźnie, jak i na emigracji, czyli Marsz Sokołów, już teraz przed Państwem. Najpierw Zuzanna Całka, a potem Monika Kuczera z towarzyszeniem przy fortepianie Zuzanny Całki. Zapraszam. Thank you.
Monika Kuczera, Zuzanna Całka, dziękujemy bardzo naszym artystkom, które zakończyły tę naszą oficjalną część uroczystości, ale scenariusz wydarzeń nie kończy się dzisiaj tutaj w Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce. Przed nami oczywiście otwarcie wystawy, na które już teraz Państwa zapraszamy. Autorskie oprowadzania, wspomniane pani dyrektor, pan naczelnik czekają na Państwa. Proszę się w grupach organizować. Ci, którzy nie wejdą od razu na salę wystawową, mogą także zwiedzać wystawę stałą, bo jest zaproszenie od pani dyrektor. Muzeum w Warce jest dzisiaj do Państwa dyspozycji. Można tę wystawę stałą również tutaj dzisiaj zobaczyć. Można skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów, a także z pikniku edukacyjnego, który już o godzinie 14.30 tutaj w plenerze przy muzeum się rozpocznie, a w programie między innymi pokazy akrobatyki wychowanków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, także pokazy broni palnej przygotowane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Lublina, także konkursy historyczne oparte na grach opracowanych przez IPN, czy zabawy plastyczne, historyczne dla najmłodszych. Mam informację, że młodzież szkolna się tutaj pojawi. Niebawem pogoda sprzyja, więc życzymy Państwu udanego pobytu, dobrego zwiedzania. Dziękuję w imieniu organizatorów za tę obecność dzisiaj z nami. No i cóż, żegnam się sokolskim pozdrowieniem. Czołem. Archiwum Pełne Pamięci to projekt realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. To dzięki tej inicjatywie pozyskaliśmy unikatowe zbiory The Polish Falcons of America, organizacji założonej 135 lat temu przez polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Organizacji, która ma wybitne zasługi dla odrodzenia Polski. We knew we had so many documents and records and artifacts, everything. Just wiedzieliśmy, że mamy tak wiele dokumentów, nagrań, artefaktów, pudła, wiele pudeł, ale wiedzieliśmy, że nie mamy ich gdzie bezpiecznie przechowywać, a te rzeczy powinny być zachowane na zawsze, przechowywane odpowiednio. Znalezienie instytucji w Stanach wydawało nam się niemożliwe. Oczywiście są tu archiwa i muzea, ale my jesteśmy Związkiem Sokolstwa Polskiego i bylibyśmy tylko małą częścią kolekcji danej instytucji. Kiedy dowiedziałem się o IPN, wiedziałem, że to jest idealne miejsce. Po pierwsze dlatego, że potrafią profesjonalnie przechowywać takie pamiątki. Po drugie, wiedziałem, że będą o to dbali, bo to część polskiej historii. Wiedziałem, że będziemy ważną częścią ich kolekcji. I to jest najlepsza droga, by zachować historię naszej organizacji na zawsze. I knew that the history of our organization, that was the best way to preserve the history of our organization forever. Związki Sokolstwa Polskiego w Ameryce z Polakami pozostającymi na terenach Rzeczpospolitej odbywały się na różnych płaszczyznach. Działo się tak nawet w wieku XX, wieku wojen, zniszczenia i barbarzyństwa. Wówczas rodacy w kraju mogli liczyć na pomoc rzeczową, finansową, a nawet militarną zza oceanu. Dziś państwo polskie za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej w sposób symboliczny chce podziękować Sokolstwu Polskiemu w Ameryce, opiekując się tym pięknym dziedzictwem, które pozostawili po sobie, ale także przygotowując wystawę, która da możliwość poznania tego aktu solidarności, czynu solidarności kolejnym pokoleniom. Decyzja o tym, żeby zbiory Sokolstwa Polskiego w Ameryce pokazać Polakom, Polakom, którzy często w ogóle nic nie wiedzą o historii tej organizacji, była oczywista i dlatego zdecydowaliśmy się przygotować wystawę czasową. Na oglądających czekają najciekawsze oryginalne artefakty, a wśród nich między innymi mundury, sztandary, medale, dokumenty, fotografie oraz muzealia. Archiwum Sokoła Polskiego w Ameryce to zbiór absolutnie wyjątkowy. Do zobaczenia w Warce. Czołem.